Serdecznie witam Państwa na pokładzie statku szkolnego Akademii Morskiej w Gdyni Dar Młodzieży. Trzydzieści 5 lat temu, 4 lipca, dokładnie o godzinie 12, w tym miejscu, na tym flagsztoku, została podniesiona biało-czerwona bandera jako znak, że kolejny polski żaglowiec szkolny rozpoczął służbę na morzu. Równocześnie w tym samym czasie, na drugim statku stojącym ruchą do Daru Młodzieży, legendarnym Darze Pomorza, po raz ostatni opuszczano banderę. Uwaga na banderze! Do bandery! Zaszczyt ogłosić, że w roku 2018, roku Narodowych Obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, Dar Młodzieży wyruszy w rejs dookoła świata organizowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Statkiem dowodziło 18 komendantów, w tym nieżyjący już kapitanowie. Kapitan Leszek Wiktorowicz, którego tablicę pamiątkową na kei przed statkiem odsłonięto 6 lat temu, oraz kapitan Tadeusz Olechnowicz, którego tablicę pamiątkową odsłoni za chwilę córka kapitana.